Sposób na kota w filmie. Bo wiecie, to jest taka menda, że gdy tylko włączam aparat, to ona ucieka, a cały czas domagacie się Katniss, pokazują częściej w filmach, tylko że no, widzicie. Nacieszcie się nią, ponieważ gdy tylko skończy jeść, to po prostu ucieknie. Jak zawsze. Smacznego, Katniss. Więc dzisiaj zapraszam Was na maraton 24 godziny czytania Trudy Canavan. Jest to film sponsorowany przez Klątwę Kreatorów, czyli czwartą część Prawa Millennium. Cykl składa się właśnie z czterech części. Trzy poprzednie to Złodziejska Magia, Anioł Burz i Obietnica Następcy. I właśnie o tych wszystkich książkach mówiłam w osobnym filmie, więc jakby co, odsyłam Was do tego paplanda. No i tak sobie stwierdziłam, Trudy Canavan. Bardzo mocno czekałam na Klątwę Kreatorów, ponieważ byłam ciekawa, jak autorka zakończy pewne wątki, no i Riel, Tajen, taki mamy wątek miłosny, on nie jest może zbyt nachalny, ale gdzieś tam tutaj się pojawia i jestem też ciekawa tej relacji i wielu innych rzeczy. No ale stwierdziłam sobie, że może zamiast właśnie tworzyć recenzję Klątwy Kreatorów, przy okazji mogę zrobić reading vloga, w którym zapoznam się również z innymi książkami Trudy Canavan. A gdy zaczęliście pisać mi o Akarinie i trylogii Czarnego Maga, stwierdziłam, że no właśnie Katniss sobie poszła, widzicie, super kot, nie będzie lajków na kota, mówi się trudno i żyje dalej. Uciekła. Więc o czym to ja mówiłam? O trylogii Czarnego Maga. Polecacie mi trylogię Czarnego Maga. Polecacie mi też tą drugą trylogię, która jest taka z czarnymi okładkami, więc może po prostu przejdźmy do biblioteczki, zobaczmy te książki, które będę dzisiaj czytać, ponieważ na pewno zacznę od Klątwy Kreatorów, a potem w jakim kierunku pójdę dalej, tego jeszcze nie wiem. W każdym razie czekają mnie 24 godziny z Trudy i jestem naprawdę ciekawa, co z tego wyniknie. Właśnie o tą serię mi chodzi, tą z czarnymi okładkami, czy raczej z czarnymi grzbietami. Era Pięciorga, seria, o której nic nie wiem. Ja w ogóle nic nie wiem na temat książek Trudy Canavan. Wiem tylko, że mam przeczytać trylogię Czarnego Maga, ponieważ podobno rozpiernicza system i to totalnie, więc no nie wiem. Endliczek, pętliczek, czerwony stoliczek, na kogo wypadnie na tego bęcy. Myślę, że jak przeczytam Klątwę Kreatorów, to wezmę się za Gildię Magów. Gdy skończę Gildię Magów, przeczytam Kapłankę w Bieli, a potem zobaczymy co i jak. To już chyba wyjdzie w praniu. Ale może najpierw zrobię chlebek bananowy, wiecie co? Ponieważ patrzę na te banany i one są już takie brązowe, dojrzałe, a właśnie z takich bananów najlepiej robić chlebek, więc najpierw chlebek, a potem zabieram się za czytanie. Za mną 200 stron Klątwy Kreatorów, jak również małe przemeblowanie, żeby jakoś tak przyjemniej mi się czytało, zwłaszcza, że zamierzam spędzić tutaj całą noc dokładnie w tym miejscu, siedząc na dupsku i czytając, ponieważ chciałabym, żeby ten maraton poszedł mi tak samo dobrze jak poprzedni maraton, którego jeszcze nie opublikowałam, więc muszę zmobilizować się do zmontowania tego filmu. Także za mną 200 stron, póki co jest całkiem okej. Riel jest wielką kreatorką, która podróżuje po światach i przywraca tym światom magię, chodzi o światy pozbawione magii, natomiast Tajen wraz ze swoimi uczniami musiał uciekać, ponieważ przeczytajcie poprzednie tomy Prawa Millennium, a dowiecie się o co tutaj chodzi, nie będę może za bardzo spoilować. I podoba mi się oczywiście styl pisania Trudy Canavan, nawet pewien cytat znalazłam, który może Wam przytoczę. Miłość nigdy nie jest grzechem, jeśli nikt z jej powodu nie cierpi, oświadczyła. Może być potężna, dlatego potężni się jej obawiają. Może być wykorzystana do niewłaściwych celów, więc ostrożnie jej nie cenią. Jest jednak drogocenna jak woda i równie łatwo zlekceważyć jej wartość. Więc Trudy jak zwykle w samo sedno, po prostu kocham ją za to, podoba mi się, ale ja wiem, to jest po prostu jakiś ewenement, ponieważ to mi się podoba. I zazwyczaj, gdy sięgam po jakąś książkę, to czytam ją od deski do deski, ale mimo wszystko będę musiała ją na razie odłożyć na bok. Książko, nie gniewaj się na mnie, ponieważ cały czas mam w głowie Akarina i trylogię Czarnego Maga. Chwilami łapię się na tym, że czytam to tak trochę bez zrozumienia, ponieważ ciągle myślę o trylogii Czarnego Maga. Więc będę musiała najpierw przeczytać Gildię Magów i gdy dowiem się, o co w ogóle tutaj chodzi z tym całym Akarinem, to dopiero wtedy wrócę sobie do Klątwy Kreatorów. No ale, że wiecie, to jest maraton z Trudy Canavan, to Trudy na pewno się nie pogniewa, ona i tak nie wie o tym filmie, więc wiecie, będę czytała jej książki, jakby nie było, także to odkładam, wyciągam to i poleci. Okej, nie, to jest Wielki Mistrz. Wielki Mistrz, nowicjuszka.
i Gildia Magów. Czyli zakładam, że tu będzie ktoś, kto dostanie się do Gildii Magów, to zostanie nowicjuszką, czyli pewnie będziemy mieć bohaterkę, ale nie mam pojęcia, o co chodzi z Wielkim Mistrzem. Więc po prostu kocham, gdy tytuły książek są spoilerami, wiecie, zanim się pojawiłeś, kiedy odszedłeś i tak dalej, nie? Więc zabieram się za czytanie Gildii Magów. No i pozamiatane, nie idą dzisiaj spać, będą czytać Trylogię Czarnego Maga, po prostu przepadłam, to jest takie bardzo młodzieżowe, genialne, po prostu nie wierzę, że tyle lat miałam na półce i tego nie czytałam. I właśnie jestem na stronie 257, gdzie pada zdanie, że ogień się rozprzestrzenia, zauważył Faren. I to zdanie przypomniało mi o moim poprzednim vlogu, ponieważ też właśnie takie zdanie czytałam mniej więcej w tej książce. To był Strażnik Ognia J.C. Cervantes. Zwróćcie uwagę na tą okładkę. Piękny złoty napis, metaliczna okładka. To jest po prostu genialne. Ale okej, tutaj mamy w sumie Strażnika Ognia, więc takie zdanie mogło paść, ale niezależnie od tego, w ilu jeszcze książkach to zdanie padnie, to i tak zawsze będzie kojarzyło mi się z jedną książką i teraz pokażę Wam może najładniejsze wydanie tej książki, jakie mam. Jest to wydanie czeskie, które dostałam od czytaczy. Nigdy w życiu go nie przeczytam, ponieważ nie znam języka czeskiego. Trzymam dla okładki, która jest, zobaczcie, widzicie, jak ten ogień się rozprzestrzenia, tak? I, czekajcie, muszę tylko się ułożyć. O, teraz widać, jak ten ogień się rozprzestrzenia. Po prostu to jest przegenialne. Hunger Games, Susan Collinsowej. Nigdy tego nie przeczytam, dlaczego u nas media rodzina tak pięknie nie wydała Igrzysk Śmierci. No nic, mówi się trudno i żyje dalej. Igrzyska Śmierci póki co odkładam, chociaż myślę, że będę do nich wracać niebawem, ale to Was o tym poinformuję. No i wracam do Trylogii Czarnego Maga, ponieważ ta książka to po prostu złoto. Bardzo podobają mi się bohaterowie, bardzo póki co podoba mi się akcja, chociaż ten tom to na razie taka zabawa w kotka myszkę. Magowie próbują odnaleźć, przepraszam, czy te emocje i zmęczenie, odnaleźć Sonę, taką dziewczynę ze slumsów, u której uaktywniły się jakieś moce, o które ona nawet się nie podejrzewała. Nikt nie podejrzewał tego, że jakaś dziewczyna ze slumsów, tak zwany bylec. I bardzo mi się spodobało, bo też przyjrzałam się tej książce. Mamy tutaj na końcu taki przewodnik po żargonie slumsów. Bylec to właśnie mieszkaniec slumsów. Czujka, eja, wykrzyknik oznaczający zdziwienie, pytanie lub mający zwrócić uwagę. To jest w ogóle bardzo fajne, że coś takiego się tutaj znajduje, taki słowniczek. Więc jesteśmy przy slumsach, dziewczynie ze slumsów, Sonei, która zakładam, no na stanie się do tej gildii magów i pewnie będzie tą nowicjuszką, więc trochę to jest przewidywalne, ale jedynym minusem tej książki jest to, że póki co nie ma tutaj za bardzo Akarina, więc cały czas nie wiem, co chodzi z tym Akarinem. Także wracam do czytania. Anita na tropie Akarina. Widzimy się niebawem. No i dalej nie wiem, o co chodzi Wam z Akarinem, ponieważ tej postaci tutaj praktycznie nie ma, więc nie mam się do czego odnieść. A zatem, jeżeli chodzi o klątwę kreatorów, to będę musiała chyba przenieść na rano, a teraz zebrać się za nowicjuszkę, ponieważ tak dobrze się to czyta i tak bardzo chcę poznać Akarina, że nie mam wyjścia. Generalnie czytając tą książkę, czułam trochę takie klimaty Skyrim Obliviona, więc szkoda, że nie było tutaj żadnej gildii skrytobójców, bo zazwyczaj, gdy grałam w te gry, to dołączałam do gildii skrytobójców, czasami do magów, ale najczęściej skrytobójców. A tutaj mamy magów i złodziei. Złodziei, którzy pomagają Sonei ukrywać się przed magami w pierwszej połowie tej książki. I ona jest takim, wiecie co, bardzo lubię Sonę. Ona jest takim trochę dzikim zwierzątkiem, które trzeba oswoić, pokazać jej, że magowie wcale nie są tacy źli, za jakich ona ich uważa, bo nie powiem Wam dlaczego, to może sami sobie tutaj doczytacie, żeby też za bardzo nie spoilować. Więc ja jestem po prostu zachwycona tą książką. Akcję mamy od samego początku, więc też nie wiem, o co chodzi niektórym z Was, bo pisaliście, że porzuciliście czytanie Gildii Magów z uwagi na małą ilość akcji, a jak dla mnie tej akcji jest tutaj bardzo dużo. No pierwsza część, taka pogoń. Magowie ścigające Sonę, która cały czas musi zmieniać miejscówki, żeby jej nie dopadli. Druga część, to może nie będę też zdradzać, co będzie w drugiej części tej książki, ale ja jestem po prostu zachwycona. Więc gdzie jest nowicjuszka? Nowicjuszka jest tutaj, także zabieram się za czytanie i tak bardzo kocham Was za Trudy Canavan, że będę się cały czas to powtarzać. Bardzo kocham Was za Trudy Canavan i za to, że poleciliście mi Trylogię Czarnego Maga.
No nic, mam nadzieję, że uda mi się to nagrać nawet pomimo wiertary, więc za mną 4 godziny snu, ale nie żałuję, było warto, nowicjuszka jest przegenialna. Bardzo podoba mi się to, że w tej książce autorka skupia się nie tylko na nauce Sonei w Gildii Magów, która przypomina naukę wszystkich innych nowicjuszy we wszystkich innych szkołach magii, czy jakichkolwiek innych szkołach, w jakichkolwiek innych książkach. Na przykład mamy tutaj takiego ziomka, Regina, nie wiem jak się go wymawia, który uprzykrza życie Sonei tak samo jak Neza uprzykrzał życie Rin w Wojnie Makowej. To znaczy, Regin jest gorszy od Nezy, ale mniej więcej schemat jest ten sam. Ale poza tym, bardzo podoba mi się to, że mamy tu pewnego bohatera, który zostaje ambasadorem i sobie podróżuje po różnych krajach, żeby coś tam ma jakąś misję do wykonania, nie będę zdradzać jaką. Dzięki czemu możemy poznać trochę bardziej świat stworzony przez Trudy Canavan. Bardzo podoba mi się to, że mamy tutaj więcej Akarina, zwłaszcza w drugiej połowie. Oraz, że generalnie rzecz biorąc tak, mamy jakąś tajemnicę związaną z Akarinem. Mamy też jakieś morderstwa i w ogóle dużo się dzieje, naprawdę bardzo dużo się dzieje, przez tą książkę się płynie. Ja w to nie wierzę, ale no ja już to skończyłam i teraz generalnie tak, najchętniej sięgnęłabym po Wielkiego Mistrza, ale nie chcę robić przykrości Riel oraz Tajenowi, ponieważ to właśnie od nich zaczęła się moja przygoda z książkami Trudy Canavan, więc wrócę sobie do Klątwy Kreatorów i skoro tutaj siedzę, to tak przy okazji może pokażę Wam również puzzle, które ułożyliśmy z Tomkiem. Specjalnie ich tutaj nie ściągałam, żeby pokazać Wam we vlogu, jak wyglądają te puzzle już tak, wiecie, zebrane do kupy przez Tomka głównie. Nie będę ukrywać, że to głównie Tomek siedział nad nimi, ponieważ ja nie miałam do nich po prostu cierpliwości. A tutaj stosik książek, a z notatnikiem, ponieważ Klątwę Kreatorów można kupić sobie właśnie w takich zestawach. Twarda oprawa i notatnik, albo miękka oprawa i notatnik, albo po prostu miękka oprawa, albo tylko twarda oprawa. I to jest notatnik taki inspirowany taką książką, która się tutaj pojawia. Książką, którą posiada Tajen, jest to kobieta zaklęta w książkę, jakoś tak to było, Bella. I właśnie dlatego mamy tutaj, gdy się otwiera ten notes, o proszę bardzo. Witaj, mam na imię Bella. I to jest w ogóle też świetny pomysł w Klątwie Kreatorów, to znaczy w ogóle w Prawie Milenium. Chodzi o to, że każda osoba, która weźmie do ręki taką Bellę, to ta Bella pobiera wszystkie informacje, które ten człowiek wie, zna. Czekajcie, bo mało spałam. No i dzięki czemu temu ta książka jest taka bardzo mądra, to znaczy Bella jest mądra, bo Bella wie wszystko praktycznie. Więc tak, Boże, nie mogę z tą wiertarą, także tutaj mam stosik książek, które muszę ogarnąć. Aha, tam jest Królestwo Mostu, jeżeli nie czytaliście, to czytajcie, ponieważ to jest po prostu przegenialne. No i zabieram się za czytanie Klątwy Kreatorów. Mam nadzieję, że ta wiertara zaraz przestanie tutaj, wiecie, słyszycie to? Nie wiem, co będzie z dzisiejszymi nagraniami, naprawdę nie mam zielonego pojęcia. Zawarta jest w niej dusza kobiety jednej z nas. Posiadła mądrość i wiedzę każdego, kto jej dotknął. Nie potrafi kłamać, musi odpowiedzieć na wszystkie pytania. Taki tam opis uzupełniający dotyczący Belli Trudy Canavan o wiele lepiej to przedstawiła niż ja dzisiaj rano po kilku godzinach spania. Tak żebyście wiedzieli, o co chodzi z Bellą, tą księgą, tym notesem, który jest właśnie dołączany do Klątwy Kreatorów. To znaczy możecie kupić sobie w pakiecie albo bez, tak jak już mówiłam. Więc mamy godzinę 16, maraton dobiegł końca i to będzie chyba najkrótszy maraton czytelniczy w moim wykonaniu, jeżeli chodzi o długość nagrań, za co bardzo mocno dziękuję mojemu sąsiadowi, jedynej i słusznej, niezastąpionej wiertarze, która tak bardzo mnie denerwowała, że porzuciłam nagrania, stwierdziłam, że po prostu dam podsumowanie tego maratonu. Zanim jednak przejdziemy do książek, które przeczytałam, chciałabym tylko nadmienić, że była u mnie Ola, Popbooks. Ola, pozdrawiam Cię serdecznie, jesteśmy sąsiadkami. Ola przyniosła mi kabel oryginalny do Kindle Paperwhite 3, no i wiecie co? Mój komputer dalej nie widzi Kindle, nie mogę synchronizować go z Legimi, w związku z czym nie mogę przeczytać książek, które bardzo mocno chciałabym przeczytać, a które właśnie chciałabym mieć w formie elektronicznej i które mam w formie elektronicznej, ale na telefonie nie będę czytać, więc zanim mam zielonego pojęcia, co będzie z moim TBR-em na maj, muszę jakoś rozwiązać ten problem, znaleźć inne kable, reklamacja, reset urządzenia, naprawdę nie mam zielonego pojęcia, co zrobić. Bardzo mocno mnie to denerwuje, ponieważ tak bardzo chciałabym przeczytać tyle książek, których nie mam na półce, tylko tutaj, że zostawię to może bez komentarza. No i przejdę do książki, którą dostałam od Oli, taki mini tyci book haul, to jest paragraf 22. Ola, bardzo Ci dziękuję, Ola wystawiła na sprzedaż, ja się zgłosiłam, no i voilà, mam paragraf 22, książkę, do której, wiecie co, ktoś gdzieś kiedyś o niej mówił na BookTubie, ponieważ to jest stara książka z lat 80., 70., tak mi się wydaje. To jest chyba wznowienie związane
z jakimś serialem, który będzie w HBO Go, ale ja tego serialu nie oglądałam, nawet nie wiem, czy to już jest na HBO, nieważne. Ale to jest książka, o, w ogóle jest, czekajcie, 55 rok, 61, potem 89, bla bla bla, 94, u nas to się pojawiło chyba w 2017. Dobra, nieważne, Ola, bardzo dziękuję Ci za tę książkę, nie wiedziałam, że jest aż tak stara. A teraz przechodząc do Klątwy Kreatorów, tak, przeczytałam i jestem zadowolona, aczkolwiek uważam, że samo zakończenie mogłoby być ciut lepsze, to znaczy tak, z jednej strony bardzo podoba mi się to, w jaki sposób autorka zakończyła wątek Riel oraz Tayena, zwłaszcza Riel, ponieważ ona jest kreatorem, mamy tutaj tytuł Klątwy Kreatorów i o co z tym chodzi, z tym w ogóle też przekształcaniem wzorców i tak dalej, to zostało naprawdę świetnie opisane. Trudy Canavan stworzyła naprawdę bardzo ciekawy system magii. Mamy tutaj też magię mechaniczną, która wprowadza nam troszeczkę takie elementy sci-fi, tak mi się wydaje, więc nie ukrywam, że jednak bliżej mi do trylogii Czarnego Maga, jeżeli chodzi o klimat książek, co nie zmienia faktu, że podobało mi się poza czarnym charakterem, który tak trochę przywodził mi na myśl Thanosa z Avengersów. Nie wiem, czy lubicie Thanosa, ale ja uważam, że Thanos jest bardzo mdły i właśnie taki sam był ten czarny charakter tutaj, więc jeżeli chodzi o to starcie z czarnym charakterem, nie jestem usatysfakcjonowana za bardzo, ale to jak to się wszystko zakończyło i ta cała klątwa i Tayen i tak dalej, to tak, jak najbardziej na tak, więc myślę, że jeżeli przeczytaliście poprzednie trzy tomy Prawa Milenium, to myślę, że będziecie też zadowoleni z Klątwy Kreatorów, mniej bądź bardziej, wiadomo, to wszystko zależy od osobistych preferencji. Ja jestem zadowolona, może bez jakiegoś efektu wow, ale uważam, że Trudy Canavan udało się stworzyć naprawdę bardzo ciekawą historię, która została w bardzo ciekawy sposób domknięta właśnie w tym tomie. Także udało mi się przeczytać Klątwę Kreatorów, jak również 200 ileś stron, 284 strony Wielkiego Mistrza, bo przez trylogię Czarnego Maga się po prostu płynie. I teraz mam problem, ponieważ maraton dobiegł końca, więc teoretycznie powinnam zakończyć teraz ten filmik, ale chyba nie potrafię, ponieważ generalnie tak, właśnie w tym tomie, mogłam się tylko domyślić wcześniej, mamy Akarina w bardzo dużych ilościach i Sonę i w ogóle to będzie chyba jakaś walka pod koniec z jakimiś magami. Nie no, po prostu generalnie kocham, naprawdę kocham i wydaje mi się, że będę musiała chyba dograć tą końcówkę, więc teraz pójdę sobie może na jakiś spacer, przewietrzyć głowę, jakoś tak troszeczkę się rozerwać, a potem wrócę jeszcze do Wielkiego Mistrza i przeczytam to i powiem, co sądzę o tej książce. Aczkolwiek już teraz mogę Wam powiedzieć, że trylogia Czarnego Maga to po prostu złoto, bardzo Wam za to dziękuję, naprawdę, więc jeżeli chodzi o erę pięciorga, no przykro mi, nie udało mi się tego przeczytać ani jednego tomu, chociaż plan zakładał przeczytanie Klątwy Kreatorów, Gildii oraz właśnie pierwszego tomu ery pięciorga, czyli Kapłanki Bieni, ale no nie wyszło. Mówi się też trudno i żyje dalej. Myślę, że albo to poczeka na kolejny maraton, albo może przeczytam sobie w czerwcu, ponieważ na razie nie wiem już sama, więc dobra, dajcie mi chwilę, idę się ogarnąć, przewietrzyć, a potem zabieram się za Wielkiego Mistrza. No i powiem Wam, co w ogóle sądzę o tym wszystkim, aczkolwiek już teraz wiem, że jestem tak totalnie zakochana, że już teraz polecam bardzo mocno, bardzo gorąco. Na śmierć o tym zapomniałam. Czekajcie, mam dla Was dwa takie zestawy, Klątwa Kreatorów plus Notes. I teraz, żeby zdobyć te zestawy, bierzcie udział w rozdaniu, napiszcie, jaka seria fantasy jest Waszą ulubioną. Macie czas do 15 maja, po tym terminie wyłonię dwie osoby, do których powędrują te książki razem z tymi notesami, więc no to tyle. Idę czytać. Właśnie skończyłam czytać Wielkiego Mistrza i mieliście rację. Akarin to złoto. Właśnie w tym tomie widać, że Akarin to złoto. Kompletnie nie godzę się na to zakończenie. Nie wiem, co sądzicie o nim, ale ja jestem totalnie na nie. Nie podoba mi się, jak się to skończyło. I co jeszcze mogłabym powiedzieć? No nic, czytajcie trylogię Czarnego Maga, bo warto. Przepraszam, ale nawet nie jestem w stanie spojrzeć się na Was. Bo nie jestem w stanie powstrzymać łez i to, że nie spałam tyle godzin i jeszcze ta lampa tutaj, żeby jakoś mnie doświetliła, to właśnie sprawia, że no te łzy lecą i nie jestem w stanie ich powstrzymać, więc czytajcie, komentujcie, napiszcie mi coś miłego na pocieszenie, bo po prostu. Także bardzo dziękuję za zobaczenie tego filmu i do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się, pa!